Witam Państwa. Dzisiejszą prezentacją mogą być zainteresowane te osoby, które lubią porządek. A trudno jest, żeby statystyk tego porządku w ogóle nie lubił. Ponieważ główną zasadą statystyki jest to, że jeśli damy jako dane wejściowe do tej statystyki śmieci, to na wynikach również uzyskamy śmieci. No a kto chciałby prezentować swojej pracy śmieci? Dlatego opowiem po pierwsze o tym, jak przygotować dane do analizy, a po drugie mamy tutaj uruchomiony program Excel i program Word, dlatego że te wyniki, które tymi śmieciami nie będą, w rezultacie będziemy na końcu przesyłać właśnie do tych programów. Najpierw przygotuję miejsce, gdzie znajdą się w rezultacie raporty. Jeśli wykonujemy czy planujemy wykonać wiele różnego typu analiz, to w rezultacie uzyskamy bardzo wiele raportów. Jeśli tych raportów jest naprawdę dużo, to może być trudno odnaleźć się w tej dużej liczbie wyników. Dlatego warto na samym początku przygotować tak miejsce, gdzie te wyniki się znajdą, czyli to drzewo z lewej strony, żeby później można było łatwo poszczególne raporty wyszukiwać. Można na przykład połączyć te raporty w jakieś tematyczne zestawy. Na początku takie zestawy warto utworzyć jeszcze zanim rozpoczniemy analizy statystyczne, tak aby od razu w trakcie wykonywania tych analiz odpowiednie analizy trafiały do odpowiednich zestawów. Oczywiście, jeśli nie zrobimy tego na samym początku, jeśli nie zaplanujemy sobie już tego porządku, tylko wykonamy poszczególne analizy, to dalej też możemy po wykonanej analizie statystycznej stworzyć ten porządek, czyli zbudować zestawy i do tych zestawów poprzenosić poszczególne raporty, ale na pewno zajmie nam to sporo więcej czasu, dlatego warto już na samym początku taką pracę dobrze zaplanować. Ja utworzę teraz dwa zestawy, do których w rezultacie trafią wyniki wszystkich analiz, które będę przeprowadzać. Utworzę pierwszy pusty zestaw, mogę go nazwać dowolnie, ja zostawię nazwę zestaw 1 i kolejny zestaw o nazwie zestaw 2. Żeby wyniki analiz trafiały do tych zestawów, najłatwiej jest ustawić po prostu kursor na danym zestawie i rozpocząć analizę. Jeśli wybierzemy zestaw pierwszy, wyniki analiz trafią do tego właśnie zestawu. Jeśli wybierzemy zestaw drugi, trafią do zestawu drugiego. Natomiast jeśli ustawimy kursor na arkuszu danych, wyniki, które będziemy uzyskiwać, trafią nie do zestawu pierwszego i również nie trafią do zestawu drugiego, ale będą tutaj umieszczane zupełnie pod spodem, nie będą znajdowały się w żadnym gotowym zestawie. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Wybieram zestaw pierwszy, przejdę do tabeli liczności. Będę chciała podsumować kolumnę, która nazywa się wielkość miejscowości. W tej kolumnie, jak widzimy, znajdują się nazwy poszczególnych wielkości miejscowości, czyli mamy duże miasto, wieś, małe miasto. Ponieważ są to teksty, zaznaczę opcję interpretuj jako wartości tekstowe, może dołączę jeszcze wykres i potwierdzę. W rezultacie uzyskałam wyniki, które znajdują się w zestawie pierwszym. Widzę, jak dużo osób mieszka w poszczególnych wielkościach miejscowości i tą samą informację mam na wykresie. Wrócę jeszcze na chwilę do przeprowadzonej analizy. Tutaj w trakcie analizy również możemy zdecydować się, że jednak chcemy, żeby przeprowadzana analiza trafiła do innego zestawu niż ten, w którym byliśmy ustawieni. Możemy wówczas, zanim potwierdzimy przeprowadzanie analizy, tutaj z lewej strony przycisku OK, wybrać zestaw, do którego taka analiza trafi. Mamy tutaj zaproponowany zestaw pierwszy, zestaw drugi i również taka analiza może się znaleźć na samym dole poniżej tych zestawów, wówczas nie będzie umieszczona w żadnym zestawie. Zobaczmy analizy, przeprowadźmy analizy dla poszczególnych kolejnych kolumn. Niech one trafią wszystkie do zestawu pierwszego. Dla kolumny płeć analizy wyglądają w ten sposób. Tutaj może nas niepokoić ten wynik, dlatego że mamy cztery płcie. Mamy płeć męską i żeńską i mamy też płeć, która się nazywa kobieta i mężczyzna. No i to samo oczywiście na wykresie. W ten sposób ktoś przygotowywał te dane. Widocznie to dwie różne osoby wprowadzały
dane do tego arkusza. Jedna osoba kodowała płeć właśnie jako męska, żeńska, a druga jako kobieta, mężczyzna. Stąd już tutaj pewna nieścisłość. I dalej w analizach taka nieścisłość mogłaby pozostać, gdybyśmy tego nie zauważyli. Wróćmy jeszcze raz do tabeli liczności. Podsumujmy województwo. Tutaj widzimy, że wszystkie województwa, które mamy w Polsce, nie występują w naszej analizie. Najwięcej osób pochodzi z województwa wielkopolskiego i to również widać na naszym wykresie. Wróćmy jeszcze do analiz i przeprowadźmy szybko analizę do pozostałych dwóch cech. Dalej jest wiek, ponieważ wiek jest wyrażony liczbami, możemy interpretować już wartości jako wartości liczbowe. Wtedy mamy do dyspozycji możliwość podzielenia w tej konkretnej analizie takiego wieku na klasy. My jednak pozostaniemy po prostu przy odznaczonej opcji interpretu jako wartości tekstowe, czyli będziemy interpretować jako wartości liczbowe. I potwierdzam analizę. Dla poszczególnego wieku z podziałem na lata mamy wyznaczoną liczbę osób w tych poszczególnych konkretnych latach. I jeszcze wracamy do analizy i ostatnia zmienna to wykształcenie. Ona jest tekstowa, dlatego zaznaczę interpretuję jako wartości tekstowe i potwierdzam. Wykształcenie mamy dość mocno rozbite. Mamy kilka kategorii wykształcenia, zaczynając od niepełnego podstawowego, a kończąc na wykształceniu wyższym, z tym, że widzimy, że to posortowanie danych nie jest może takie, jakie chcielibyśmy, aby było i podobnie te dane są ułożone na naszym wykresie. Jeśli tak przygotowane dane odnośnie wielkości miejscowości, płci, województwa, wieku czy wykształcenia nie budzą naszych zastrzeżeń, to możemy zostawić te dane w ten sposób, w jaki zostały dla nas przygotowane i wszystkie planowane przez siebie analizy wykonać właśnie na tym zestawie danych. Jeśli natomiast w którymś momencie mieliśmy zastrzeżenia, to powinniśmy właśnie w tej chwili zmienić przygotowanie naszych danych tak, aby we wszystkich kolejnych analizach brały udział już zmienione, odpowiednio przygotowane przez nas dane. Możemy to zrobić udając się do arkusza danych, wybierając dwukrotnie nagłówek wskazanej przez siebie kolumny. Wówczas widzimy, co w takiej kolumnie, jakie wartości będą się znajdowały. Możemy do tego miejsca dotrzeć również nieco dłuższą ścieżką pod prawym przyciskiem własności zmiennej, kody, etykiety i format. Jesteśmy w tym samym miejscu i tutaj mamy możliwość ustawienia wartości, która będzie obowiązywała we wszystkich analizach, w których chcemy tą kolumnę brać pod uwagę. Ta wartość, którą tutaj wpiszemy, będzie wartością liczbową. Ja wybiorę tutaj wartość 1 dla bardzo dużego miasta, dla dużego miasta również 1 i dla małego miasta 1. W rezultacie wszystkie miasta trafią do jednej kategorii, natomiast dla wsi wybiorę wartość 0. Jeśli teraz zgodzę się na te ustawienia, może tym razem wyniki niech trafiają do zestawu drugiego, powrócę do analizy. Miałam zaznaczoną tylko jedną kolumnę, dlatego tylko ją tutaj widzę. Tym razem ona jest wyrażona wartościami liczbowymi. Mimo, że ja tych wartości liczbowych nie widzę, widzę tutaj teksty, to ponieważ ustawiłam te wartości liczbowe, to teraz one właśnie będą brały udział w analizie, a nie teksty, które obserwuję w arkuszu danych. Dlatego odznaczę interpretację jako wartości tekstowe i potwierdzam. W rezultacie widzę, że mam znacznie więcej wartości określonych jako 1 niż wartości określonych jako 0. Te wartości, te jedynki, czyli miasta, zostały tutaj wszystkie zsumowane. Niestety podpisy to 0 i 1, ponieważ takie wartości wpisałam. Jeśli chcę wybrać inne podpisy, to mogę to ustawić również w tym samym miejscu, gdzie ustawiałam obowiązującą wartość. Dla jedynek niech to będzie miasto. I to miasto sobie tutaj skopiujemy i wkleimy kolejno do kolejnych jedynek. Natomiast w tym miejscu będzie wieś. I potwierdzam. Teraz mogę wykonać analizę raz jeszcze dla wielkości miejscowości.
mimo że interpretuje wartości jako liczby, to podpisy pochodzą z etykiet tekstowych, takich, jakie zdecydowałam się ustawić. I w tej chwili we wszystkich analizach będą brane pod uwagę wartości liczbowe, 1 i 0, te, które wpisaliśmy jako wartości obowiązujące. Natomiast jeśli będzie trzeba podpisać w jakimś miejscu te wartości, będą one podpisywane z pola, które było nazwane etykiety. Teraz tą pierwszą analizę mogę usunąć. Wejdźmy jeszcze do arkusza dane, do kolumny płeć, która była ustawiona błędnie. I tutaj powtórzmy ten zabieg. Będziemy mieć wtedy tylko dwie kategorie płci, żeńska i męska. Kobietę ustawimy na przykład jako 1 i żeńską również jako 1. Nazwijmy to tą kategorię K i męską jako 0 na przykład. Tutaj te wartości są dowolne, ponieważ i tak nie zamierzam liczyć średniej z płci, więc nie ma znaczenia, jaką wartość tutaj wpiszę. Chociaż gdyby ktoś chciał liczyć dalej właśnie wartości średnie, to będą one liczone z tych liczb, które są tutaj wpisane. I tu wpiszmy M. Zamykamy. Wykonujemy raz jeszcze analizę. Wskazujemy, że chcemy, żeby trafiła do zestawu drugiego i tym razem ma dotyczyć płci i też będziemy interpretować płeć jako liczby, które są tylko podpisane przez nas po to, żebyśmy mieli odpowiednie etykiety. Dalej województwo. Województwa właściwie moglibyśmy pozostawić tak jak są, ale może warto by było, żeby te województwa były ustawione w jakimś innym porządku niż znajdują się w tej chwili. Zobaczmy, jaki porządek możemy zaproponować. Możemy posortować rosnąco albo malejąco, czyli przypisać takie wartości liczbowe rosnąco albo malejąco, bądź też może zdecydować o kolejności, w jakiej województwo się pojawi, liczność danego województwa, czyli jak dużo osób pochodzi z danego województwa. No to wybierzmy, żeby ta liczność decydowała o tym, w jakiej kolejności województwa się pojawią. Ostatnie powinno być wielkopolskie, jak widzimy, ponieważ ono było najliczniejsze. Żeby nie przepisywać tych etykiet, ja sobie skopiuję Ctrl-C i wkleimy tutaj Ctrl-V etykiety, żebyśmy nie mieli tych wartości liczbowych. I wracamy do analizy. Wybieramy, że chcemy, żeby znalazła się w zestawie 2 i ma dotyczyć województwa. Tak, i w tej chwili kolejność jest taka, jaką sobie zażyczyliśmy. Ostatnie jest województwo wielkopolskie. Ja oczywiście mogę je tutaj obrócić troszeczkę, te podpisy, żebyśmy widzieli, że wszystkie te województwa się znajdują na naszym wykresie. W jaki jeszcze inny sposób mogę przygotować kolejny zestaw, który dotyczy wieku? Wiek jest tutaj wyrażony w latach. Mogę go zmodyfikować w ten sposób, żeby był wyrażony w przedziałach wiekowych. No to zajmie nam troszeczkę więcej pracy. Utworzymy kilka takich przedziałów. Ten pierwszy niech się tutaj nazywa 1 aż do 19 lat. I nazwiemy ten przedział mniejsze bądź równe 19. Wkleimy do pozostałych. Teraz wartość 2 aż do 24 roku życia, później wartość 3. Od 25 do 29, wartość 4, od 30 do 34, wartość 5, 35 do 39, wartość 6, od 40 w górę. Ok. Teraz jeszcze odpowiednie podpisy, czyli tu jest 20 do 24. Skopiujemy.
Dalej 30 do 34. Trzydzieści pięć do 39. I powyżej bądź równe 40, czyli większe bądź równe 40. Zobaczmy, jak w tej chwili będzie wyglądała przeprowadzana przez nas analiza na kolumnie wiek. Wracamy, wybieramy zestaw 2 i kolumnę wiek. No, jak widzimy, mamy nasze kategorie. Wartości są zgrupowane zgodnie z przedstawionymi przez nas kategoriami i odpowiednio podpisany wykres. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że za każdym razem, kiedy przygotowujemy w ten sposób zestaw naszych danych, tak przygotowany zestaw danych będzie brał udział również w każdej innej analizie. Jeśli chcielibyśmy wyliczyć na przykład średnią dla wieku, a w wieku wpisywaliśmy wartości od 1 do 6, to nie możemy się spodziewać, że ta średnia wieku będzie na przykład 30 lat. Możemy spróbować wykonać taką analizę w tej chwili. Zaznaczmy średnią dla wieku. No i widzimy, że wartość średnia to jest troszeczkę ponad 3, dlatego że w tej analizie biorą udział wartości, które są wpisane przez nas w tym właśnie miejscu. I w każdej innej analizie w ten sposób właśnie będzie. Więc dopóki chcemy korzystać z takich wartości, warto, żeby one tutaj były. Jeśli nie chcemy korzystać z takich wartości, wówczas usuwamy je przyciskiem Delete i ponownie wykonana analiza statystyk opisowych dla wieku powinna nam zwrócić już odpowiednią średnią, ponad 27 lat. I ostatnia już analiza, tym razem będzie to wykształcenie. Zobaczmy, czy możemy przedstawić nieco inaczej kategorie wykształcenia. W tej chwili tych kategorii mamy dość dużo. Możemy je zredukować do wykształcenia podstawowego. Dalej będziemy mieć wykształcenie zawodowe i ono będzie jako drugie. Wykształcenie średnie jako trzecie. Pomaturalne również potraktujemy jako średnie. I ostatnie wykształcenie wyższe. I tutaj wpiszemy podstawowe. Skopiujemy. Dalej będzie zasadnicze zawodowe, też tutaj skopiujemy, wkleimy, wyższe, kopiujemy i wklejamy. I ostatnie to będzie średnie. Kopiujemy i wklejamy. No i ostatnia przeprowadzana przez nas analiza, która ma trafić do zestawu drugiego, czyli do zestawu, w którym te analizy już zmienione przez nas się znajdują, dotyczy wykształcenia właśnie. I w tej chwili wykształcenie jest prezentowane zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami, czyli mamy tylko 4 kategorie wykształcenia. Podsumowując teraz, mam 2 zestawy. Zestaw pierwszy, w którym znajdują się tego typu analizy, które mnie tak do końca nie interesują, ponieważ były przeprowadzane na takich danych, których ja nie akceptuję. Natomiast zestaw drugi to są te analizy, które dotyczą właśnie przygotowanych przeze mnie danych, więc te analizy chciałabym dalej przesłać na przykład do programu Word, czy też do programu Excel, bądź zapisać w dowolnym formacie takim jak PDF czy RTF, który będzie po prostu mógł być otwierany przez inne osoby, które nie dysponują tym oprogramowaniem statystycznym, które analizy przeprowadzałam. Zanim jednak to zrobię, to uporządkuję jeszcze, ponieważ na samym dole mam statystyki opisowe, które nie znajdują się w żadnym z tych zestawów, dlatego dodam nowy, pusty zestaw. Będzie to zestaw 3
i przeniosę kolejno do zestawu 3 poszczególne analizy. Tak jak już powiedziałam, te analizy, które znajdują się w zestawie drugim, będę chciała wysłać do takiego pliku, który jest dalej w łatwy sposób możliwy do odczytu przez inne osoby, na przykład do Worda. Wybiorę dowolny raport, na przykład raport, który dotyczy wieku, pod prawym przyciskiem prześlij do i dalej wybieram Microsoft Word. Plik Worda jest akurat otwarty, dlatego do tego otwartego pliku Worda analiza została przesłana, natomiast plik ten nie jest zapisany. Dalej należy pamiętać, aby taki plik zapisać na dysku. W ten sposób dowolną analizę mogę przesłać do programu Word. Natomiast jeśli tych analiz, które wykonałam, jest naprawdę dużo i chcę przesłać wiele analiz jednocześnie, to również mogę to wykonać. Najwygodniej chyba jest to zrobić z poziomu całego projektu, czyli korzenia drzewa, który znajduje się z lewej strony, ponieważ tutaj mogę zaznaczać na przykład jednocześnie wszystkie analizy bądź też zestawami. Jeśli interesuje mnie tylko zestaw drugi, to zaznaczam zestaw drugi i dalej przesyłam, może tym razem do Excela prześlimy. I w Excelu mamy w poszczególnych raportach poszczególne przeprowadzane przez nas analizy. I ten Excel również wymaga zapisania. Tutaj warto jeszcze dodać, że jeśli do jakiejś analizy dodamy nasz własny opis w postaci notatki, na przykład uwaga, zmiany kodowania danych. I zapiszemy taką notatkę, a następnie raport wynikowy razem z notatką eksportujemy raz jeszcze, może tym razem do programu Word. On nam się tutaj schował, ale już do niego wracamy. Najpierw mieliśmy poprzednio eksportowaną tu analizę i teraz wyniki dotyczące wykształcenia wraz z notatką. Ostatecznie udało nam się po pierwsze przygotować nasz zestaw danych w ten sposób, aby dane były kodowane zgodnie z naszym życzeniem. Po drugie, wyniki trafiły do zestawu, te raporty, które nas interesują, trafiły do zestawu drugiego i dalej zostały eksportowane do pliku programu Excel bądź też do pliku programu Word. Jeśli natomiast chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej już na temat konkretnych analiz statystycznych, to zapraszam do oglądania innych moich prezentacji.